Bibliotekę wybudowaliśmy w roku 2007 po to, żeby wreszcie Jaworzno miało bibliotekę przystającą do wielkości miasta, bo na to mieszkańcy Jaworzna zasługują. Ale biblioteka, jak wszystko się starzeje, już troszkę zaczęło szwankować oświetlenie. I po uzyskaniu dotacji, po wkładzie własnym miasta i biblioteki, mogliśmy się zmierzyć z takim zadaniem i dzięki temu nie tylko oświetlenie i sufity, ale również podłogi, zmiana funkcjonalności przyciągną znowu kolejnych nowych, być może, czytelników. W naszej bibliotece każdy czytelnik może znaleźć coś interesującego dla siebie. Mamy zaaranżowane przestrzenie dla czytelników, oczywiście dorosłych, seniorów. Mamy strefę dla młodzieży, bardzo wirtualną, bardzo nowoczesną i cyfrową. Oraz bajeczną przestrzeń dla małych dzieci, w której mogą nie tylko czytać książki, ale oddawać się różnym zajęciom warsztatowym, zabawie, rekreacji, przebywać ze swoimi rówieśnikami, a także z rodzicami. Dziękuję również panu prezydentowi miasta Jaworzna za zapewnienie wkładu własnego i panie prezydencie za tak potrzebne nam zaufanie w to, co robimy. Bardzo dziękuję. A przypominam, że mieszkańcy naszego miasta dają naszej bibliotece zaszczytne miejsce na podium, jeżeli chodzi o czytelnictwo województwa. Mieszkańcy Jaworzna czytać lubią, potrafią i chętnie to robią. I biblioteka służy wielu celom tak naprawdę. Można powiedzieć, że są takie multifunkcjonalne miejsce. Bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z usług naszej biblioteki, do korzystania z każdej przestrzeni Wam dedykowanej. Bardzo zależy nam, żebyście się w naszych progach czuli dobrze, żebyście mogli realizować swoje pasje, zainteresowania, żebyście po prostu byli radośni i szczęśliwi. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Do zobaczenia.